Wielki brat ma dla was zadanie wspominkowe. O, dobrze. Fajnie, czyli co? W korytarzu wymian są zdjęcia wszystkich mieszkańców domu Wielkiego Brata. O, fajnie. Przy każdej osobie wypiszcie jej 3 negatywne i 3 pozytywne cechy. Dobrze, fajne zadanie. Daniel. Zawzięty? Zawzięty. Tak. Zawziętość. Ale też go dawno nie widziałem. No. To ta mina. A weź pokaż Minkę, to zrobimy tutaj ten. Jedziesz. Na pewno jest pracowity. Pracowity. Tak. Bardzo mało się odkrył tutaj. Jak robiliśmy jakieś gry, to często tak siedział i nic nie mówił. Zamkniętość? Nie opowiadał za dużo. Mało zabawny był. Nie. Czasami zdarzyło się. Nie, mało zabawny. Mało zabawny był. Raz odpalił się tutaj, no. Było naprawdę śmiesznie. Mi się wydaje, że zabawny był. Zabawne poczucie humoru, myśli poczucie humoru. Bo to jest cecha. I opiekuńczy na pewno, tak. Ja też tego doświadczyłam. Pamiętliwa. No. O właśnie, chciałam też powiedzieć. Pamiętliwa. Tak, to mi też mogę dopisać. Wiecie, o co chodzi, nie? Takie, że jeżeli to coś jej dogryzłeś, oddała to z nawiązką na tej zasadzie. Zaradna, zabawna. Zaradna powinna być pierwsza. No to już zaradna, zabawna. W młodym wieku chorego dzieciaka poradziła sobie. Zabawna. Pracowała, uczyła się, wychowywała dzieciaka sama. Całkiem inaczej to wygląda. Ja jako negatyw. Jeżeli chodzi o dziewczynę, dałbym, że wulgarna. Wulgarna, no. Tak. Zgadza i to się. Jest jedyna rzecz, tak. Którą mógłbym jej zarzucić, że... że czasami przesadza z moimi rzeczami? Tak, czy wulgarna i przesadyzm? Wybuchowość. Tak, myślę, że tak. Dajemy. Mhm. Wybuchowość. Akurat tego nie doświadczyłem, ale widziałem to na dwóch ziomkach. Też jej muszę Francji nagadać, że jest przesadna. Pisz. Przesadzała z różnymi sytuacjami. Przesadna. Leń? Leń do potęgiętej. No leń tak. No tak. No może trochę. Jak go zobaczyłem w kuchni, jak przyszedł tu pierwszy dzień i jakiś kubek po sobie umył, to był pierwszy widok jego przy zlewie w 70 dniu chyba. Czy on kiedy tam wszedł, nie? Słodka. Słodka, zabawna, to są super cechy. Słodka piszemy też, tak? No. Nie wiem, czy to jest taka charakter. Słodka. I ona była taką krejzolką, bo... Odważna. Zwariowana, tak. Odważna. Po myślniku, nie? Zwariowana, odważna. Super. O Jezu, jaka piękna. Tak, ja myślę, że ona była chyba troszkę taka leniwa. Ona, ja jej cechę, którą znam jedną pewną, to jest zazdrość. Zazdrośnica straszna. Tak? Tak. No może tak. Piszemy marudny? Będziemy leciali, myślę, tak. Marudny i nerwowy. Marudny i nerwowy. Dobra. No, dla mnie maruda numer 2 po marlenie programu. Marudny, bardzo często. Tak, marudny. Pisujemy? No, tak, marudny. Marudny, tak. Niezaradność jakaś taka. Nie, gdzieś tam nie potrafił wielu rzeczy zrobić. No taka. Taka ciapa mi się on wydawał. No trochę tak, trochę tak. O, jak o był, wiem, zabawą, ja mam jedną. Zabawą, właśnie, tak. Że nie tańczył na imprezie. No, to dla sztywny mnie... na piwnie. Sztywniak. Sztywniak. To było dla mnie, że wszyscy tańczyli, on siedział. To dla mnie to sztywniak. Było negatywne. Tak. W negatywnym z tego słowa znaczeniu teoretyk. O wielu rzeczach mówiła, nic nie zrobiła z tego, co mówiła. Filozofowanie. Tak, no chodzi mi... Filozofowanie. Zbędne filozofowanie. Zbędne, no nie, niepotrzebne filozofowanie. No moje kocho, serduszko ci i to mówię. Właśnie też takie rady miała bardzo dobre, że zawsze można było iść z jakimś problemem. Napisałem jej przeszkadzająca. Przeszkadzająca innym w zadaniach na przykład. Nie, ale nie w zadaniach. To... Przeszkadzająca? Boże, mamy nawet problem z nadaniem cech. Jakie piękne zdjęcie. O, tutaj waleczny. 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 O jest od razu. I troskliwy też. Bałaganiarz na pewno. Bardzo, no. Dla mnie obrażalski. Według mnie to była najgorsza jego cecha.